Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 101 odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, coś bardzo ciekawego, czego się nie spodziewałam, ale jak sprawdziłam to poza odcinkiem, to mnie zamurowało. Pogadajmy z Tartaronem. Przeszedłem wielkie próby, mistrzu. Niczego innego od ciebie nie oczekiwałem. Przyjmij ode mnie tę szatę czarnej magii. Od tej pory masz pełne prawo ją nosić. A teraz idź do Almansora. On pozwoli ci wejść do świątyni. Znaczy, dobra, no jakby weszłam sobie bez tej zbroi, ale to nic. Mamy teraz szatę i możemy się w niej poruszać. Już nam nikt nic złego nie zrobi. I teraz tak, zadanie od Trutka. Chodźmy do Jafara, który powinien być tutaj w kaplicy, i on nas nauczy wydobywania wydzieliny. Witaj. Możesz mnie czegoś nauczyć? Oczywiście, że mogę, ale to kosztuje. Za darmo niczego cię nie nauczę. Mogę ci pokazać, jak uzyskać truciznę z gruczołu lub żądła. To bardzo korzystne, ponieważ nie każdy kupiec ma w ofercie trucizny. Potem będę mógł jeszcze czegoś ciebie nauczyć. Jeśli zechcesz zatruć swoją broń do walki wręcz, mogę ci pokazać, na co przy tym powinieneś zwrócić uwagę. Następnie będę mógł nauczyć ciebie, jak zatruwać strzały i bełty. Ale musisz dysponować odpowiednim doświadczeniem. Jak wydobyć jad z żądła lub z gruczołu? Aby uzyskać truciznę z żądła lub gruczołu na stole alchemicznym, musisz zwrócić uwagę na następujące rzeczy. Żądło lub gruczoł wycina się ostrym nożem przy samym osadzeniu w ciele zwierzęcia. Górną warstwę skóry usuwa się. Odsłoniętą tkankę nacina się wokół żądła lub gruczołu. Następnie ostrożnie zlej truciznę do pojemnika i szczelnie go zamknij. Zawartość żądła krwiopijcy ma lecznicze działanie. Z biegiem czasu, ludzki organizm uodpornił się na tę wydzielinę. Dobra, i na razie nie mamy więcej punktów, natomiast udało nam się ogarnąć właśnie inne rzeczy, prawda? Tak jest. Tutaj możemy sobie poodznaczać rzeczy bardzo ładnie. I teraz zobaczmy, mak wody. To jesteśmy w trakcie. Grobowiec, świątynia Ashdodu. Właśnie, teraz kolejna rzecz do sprawdzenia. Zobaczymy, czy nam się to uda, bo jesteśmy magami, tak? Więc w teorii powinniśmy móc wejść do jednego miejsca. Obóz w dolinie. Mamy to zadanie skarb jakby w świątyni Ashdodu, no nie? Czyli tutaj. No i jak pamiętacie, tu jest wejście. I teraz ten typ nie powinien mieć nic do mnie, jak sobie tu wejdę. Tam są też na dole magowie. Masz coś? No, Aha. wynoś się. Okej, i tak masz, mimo że jestem jakby ziomem. Dobra, czyli to na razie olewamy. Wysłannicy ciemności. Almansora, to na razie nie. Przyjaciel, droga, boski artefakt. Nemrosz, kolejne zadanie, które możemy ruszyć. A raczej je zakończyć. Także lecimy. Jak dobrze pójdzie, to dzisiaj jeszcze wrócimy na Korynis i zaczniemy tam wątek Gildii Złodziei, który jest bardzo rozległym wątkiem. Ale na razie idziemy pogadać z szamanem. Almansor już nie ma nic chyba do powiedzenia. Może mnie uczyć co najwyżej tworzenia zwojów. Byłem w kanionie. I co, More? Ty znaleźć artefakty? Tak. Kamień ogniskujący. Co? I to być wszystko, More? Tam nie być ani teleport, ani przejść do świątynia. Nie. Tylko kilka szkieletów i mnóstwo pełzaczy. W takim razie, nasze poszukiwania na nic. Nemrosz zawiódł. A ty chyba wiedzieć, co robi się z takim, kto zawiódł, More. Ty iść i zabić Nemrosza. Tylko żeby nikt ciebie nie widzieć. A co z kamieniem ogniskującym? Ten rupieć możesz zatrzymać. On nie być mi potrzebny. No i właśnie o to chodziło. Dobra, no to od razu się zajmiemy sprawą Nemrosza. Mamy obóz orków. Dzień dobry, witam. Ja tutaj czarnym magiem jestem. Pozdrawiam. Kurde, no, co jest? Mogę się obracać, czy mi gra nie da? Witam. Stój, More. Ja widzieć, że ty coś znaleźć. To zwykły kamień ogniskujący, Nemrosz. On dla ciebie nie ma żadnej wartości. Ty oddać mi go.
Ja nie pozwolić ci, abyś ty odebrać zasługi u Szakarosza. Ja powiedzieć wielki szaman, że to ja znaleźć kamień. Na pewno na dole być także teleport, który prowadzić w do wnętrza świątyni. Mylisz się. Nie ma tam żadnego teleportu. Milcz. Ty nie oszukać mnie i ty nie przywłaszczyć sobie moja sława. To być twoja ostatnia godzina, More. No, troszeczkę słabo, bo boję się go zabijać w obozie. No, ale chyba nic się nie stało. O, to są te tabliczki, które mu oddałam. Przepraszam, czy ktoś mnie tu bije na przykład, bo to była bardzo śmieszna sytuacja. Bije mnie ktoś? Nie, oni mają to gdzieś w ogóle, że Namrosz nie żyje już. Czyli co, wracamy do Szakarosza z powrotem. W takim razie może być i tak. Pogadajmy z nim, zobaczmy co powie. Śmiesznie to wyglądało, jak wbiegłam w niego. Ale dobra. Zobaczymy. Co ty powiesz na to wszystko? Chyba będziesz zadowolony. Namrosz nie żyje. Dobra robota, More. Ty otrzymać 200 sztuk złota. Ale uprzedzam cię, ty nie mówić nikomu, że ja ci dawać takie polecenie. A teraz spadaj. Dobra, tam nas na szczęście nie biją, a nawet jakby nas bili, to trudno. Do świątyni Tadmoru. No my w teorii możemy do świątyni Tadmoru iść, nic się nie stanie. Tylko teraz zobaczmy. Sprawa od Trutki. Tutaj gdzieś powinien być stół alchemiczny, prawda? Powinien mieć tutaj gościu. Niestety akurat z niego korzysta, ale już nie. Trucizna z gruczołu jadowego czy z żądła? Weźmy... Tak, i weźmy sobie z gruczołu. Czy to pomoże? Przepraszam, bo trochę nie rozumiem chyba. Chyba tak, bo tutaj mamy typowe eliksiry. Jak zrobimy wróć. Zatruj ostrze, mikstury, specjalny tytoń, przekształcić bagienne ziele. Zmieszaj tytoń, tworzenie czarnego prochu. Zatruj ostrze. Ja nie umiem zatruwać. No właśnie, nie umiem. Dobra, to teraz pytanie, czy to, co zrobiłam, to wystarczy? Chyba powinno wystarczyć, także możemy zaraz udać się do Korinis, jeżeli o to chodzi. Potężna broń, to też wspominałam o tym. Tajemnicza jaskinia. Nie wiem, czy wejście do tej świątyni to jest dobry pomysł. Złoto piratów, wyzwolenie, powrót, proroctwo, gilda złodziei. Kain. Wyzwolenie Ugaru, Tartaron. Straż Przybrzeżna. Dobra, no to nas chyba na razie nie obchodzi, jeżeli chodzi o tamte zadania. Boski artefakt związany ze świątynią Tadmoru. I teraz pytanie, czy to robimy, czy tego nie robimy? Chyba bym na razie tego nie robiła. Bym poszła ruszyć inny wątek. Czyli bym skończyła te wątki, które mamy do zrobienia chociażby właśnie w Korinis. Bo tam nawet żeśmy tych wątków jeszcze nie zaczęli. No nie zaczęliśmy, a ja mówię o ich skończeniu, rozumiem. Nie? Trochę to nie ma sensu. Rozumiem. Ale chyba wiecie, o co mi chodzi. Rozumiem. Ile mam punktów nauki? 11. No to wątpię, że mnie nauczy Merkurius kolejnych rzeczy. Ale możemy zerknąć, na spokojnie się przebrać i zobaczyć. Nie szkodzi mi do niego na chwilę się dostać, do obozu koczowników. Zobaczmy, ile kosztuje drugi język. Już poznał teksty, napis. 15, dobra, język wojowników. Uleczysz mnie? Dobra, fajnie. Zmieńmy sobie od razu amulet, żebym nie nosiła tych kości na mój wyjebisty. Prawie 2000 HP mamy. Prawie. I teraz tak.
Co ja chciałam zrobić? Możemy zrobić boski artefakt, ale nie będę na razie tego planować. Ruszamy sobie na Korinnis. Zobaczymy, co tam się dzieje. Na Albatrosa. Dzień dobry. Chwała Inosowi! I teraz zobaczmy, co możemy zrobić, Baldwinie. Musimy opuścić Warancik, tak jest, ruszamy. Już 10 minut odcinka mamy z głowy. Wkurza mnie to, że mnie zawsze wywala na początek, a nie przy Baldwinie, bo muszę znowu biec do niego. Ale dobrze. Dokąd płyniemy? Płyniemy na Korinnis. Dobrze. Zobaczymy, co się pozmieniało. Z tego, co widziałam, niezbyt wiele, tak wstępnie, bo sprawdzamy, jakie zadania możemy wykonać, co, jak i gdzie. Ale nic wielkiego tutaj nie znalazłam, jeżeli chodzi o jakieś zmiany. I teraz robimy tak. Do miasta Korinnis na pewno. I chodźmy do naszego alchemika, bo wydaje mi się, że powinnam już mieć dla niego wszystko. Czyli... zapomniałam, jak on miał na imię. Izgarot? Nie, Ignas. Co ja pierdzielę, jaki Izgarot? Mam wszystkie składniki. Dobrze, dobrze. Daj mi to. I zadowolony. Tak, tak. Oto twoja nagroda. Może mógłbym dostać eliksir, jak tylko skończysz. Zobaczmy. Nie mogę ci tego obiecać. Zobaczymy, później. Co robi mikstura? Przykro mi, że trwało to tak długo, ale musiałem znaleźć swoją książkę. Ale teraz eliksir jest gotowy. Czyli ta mikstura jest w stanie wyleczyć wszystkie zatrucia i choroby. Powinien również uodpornić cię na nie. Potrzebujesz tylko jednej butelki. Tyle wystarczy. Ale, cóż, efekty mikstury nie zostały jeszcze przetestowane. Może zechcesz mi w tym pomóc? Co mam robić? Cóż, najpierw spróbuj eliksiru. Mam nadzieję, że nie jest niebezpieczny. Och, nie ma takiej opcji. Możesz mi zaufać. No dobra, no to zobaczmy. Obym nie powąchała kwiatków od spodu. I co teraz? Jak się czujesz? Czuję się inaczej. Dobry znak, ale musimy się upewnić. Jak? Dowiedziałem się, że obok latarni morskiej powinien być rozpruwacz. Jak zapewne wiesz, kiedy te zwierzęta umierają, rozprzestrzeniają trującą chmurę. Zobacz, czy mikstura cię przed tym ochroni. To nie jest do końca bezpieczne. Co jeśli te bydle mnie stratuje? Rozumiem. Ale może zaryzykujesz, jeśli w nagrodę dam ci eliksir życia. Niech będzie. Zgadzam się. Dobra, to lecimy od razu do latarni morskiej przetestować. Ja mam takie pytanie. Co tu się dzieje, że tutaj... Aha, pewnie poszukiwacza mi pokazuje przez ścianę. Dobra, nieważne. Do latarni morskiej. O, siema. Dziki rozpruwacz. No i Bailando działa. Odtrutka. Nic mi się nie stało, więc zarąbiście. Wreszcie mamy odporność na truciznę. To jest też rzecz, której bardzo mi brakowało. Co prawda myślałam, że się będziemy tego uczyć, a nie, że za sprawą tej mikstury dla Ignaza się to ogarnie, ale miłe zaskoczenie. Zadziałało. Trucizna nic mi nie zrobiła. Doskonale. Wyświadczyłeś nauce wielką przysługę. Twoje imię powinno znaleźć się we wszystkich książkach naukowych. Staniesz się sławny i... po prostu daj mi moją nagrodę. A... tak, zasłużyłeś na nią. Proszę. Dziękuję za pomoc. Dobra, pięknie. Zobaczmy dalej. Do Abuina musimy iść po proroctwo, ale to za momencik. Potężna broń, rozbitkowie, orkowie, tajemnicza jaskinia. Tak, proroctwo i gildię złodziei zaraz też pójdziemy sobie zakończyć. Ponieważ, no, żeby nam się odblokowało dalej z Nagórem rozmowa, to musimy zrobić pewną rzecz, której nie zrobiłam wcześniej. No i tu też mamy tych graczy do kości, ale to myślę, że sobie zrobię poza odcinkiem. Możesz mi powróżyć. Za skromne 200 sztuk złota zaryzykuję spojrzenie w twoją przyszłość. Opowiedz mi o mojej przyszłości. Dobrze, o synu wiedzy. Wejdę teraz w trans.
Jesteś gotowy. Widzę zamek, ludzi, których znasz, biegną. Śmierć i zniszczenie, armia nieumarłych. Sala. A na tronie, sługa Beliara. To wszystko. Nic więcej już nie zobaczę. No dobrze, mamy... Tutaj możecie sobie przeczytać, o czym mówił Abuin. I teraz tak, idziemy do André. Siemanko, witam serdecznie. Co do gildii złodziei? Tak. Słyszałem, że gildia nadal działa. Czy to prawda? Niestety tak. Pewien nieznajomy pomógł nam rozprawić się z częścią jej członków. Jednak nie udało nam się wykryć ich wszystkich. A dlaczego pytasz? Tak tylko. Po prostu myślałem, że na gildię złodziei już dawno nadszedł kres. Stąd to pytanie. Rozumiem. Jeśli udałoby ci się trafić na ślad członków gildii, natychmiast daj mi znać. Oczywiście. Nikt mi o tym nie mówi. Dobra, i mamy teraz tutaj... Nie powiadomiłem lorda, że Rengaru i Nagur są członkami gildii. Niech ktoś inny to robi, ja umywam ręce. I teraz tak, pomiędzy złodziejami. Zdecydowałem się z nimi współpracować. No to w takim razie biegniemy do Nagura. Oni są standardowo tutaj na dole. No i z tego co wiem, już powinni mieć dla nas jakieś zadanie. Cały wątek gildii jest teraz aktualnie już do ruszenia. Tu jest Mike, ale ja potrzebuję Nagura. Dobrze, że przyszedłeś. Mam rybę. Rybę. Tak, rybę. Bardzo specjalną rybę. Musisz wiedzieć, że nasze wiadomości ukrywamy w rybach, które handlarz Hawe rozprowadza w dzielnicy portowej. Nikt nie zaczął nic podejrzewać. Nie, straż miejska była zbyt głupia, żeby się tego domyślić. A jaką wiadomość znalazłeś w rybie? Wiadomość mówi tylko, że powinniśmy być gotowi. Czekaj. Po co? Wkrótce się dowiemy. Ale zakładam, że wkrótce otrzymamy kolejną wiadomość. Są jakieś wieści? Na razie nie. Dobra, to prześpijmy się parę nocy. Jak się nie uda, to sobie ruszymy zadanie Potężna Broń w Jarkendarze. Do rana. I zobaczmy, czy po dniu się coś zmieniło. Bo powinniśmy móc już robić te zadania. Są jakieś wieści. Tak jest. Idź do Halora i powiedz mu, że chcę bardzo wyjątkowej ryby. Ale nie zapomnij wcześniej pokazać mu znaku. W przeciwnym razie będzie nieufny i nic od niego nie dostaniesz. W końcu on cię nie zna. Ale ostrzegam cię, abyś nie czytał wiadomości. Jeśli jest zadresowana do nas wszystkich, powiem ci, co w niej jest. Dobra, to na spokojnie. No i jak widzicie, tak to właśnie teraz wyglądać będzie. Dzień dobry, witam. I do Halvora, tak? No dobrze go znamy, wiemy co on tutaj robi. Z Gotika dwójeczki. Ej, nie potrzebujesz ryby. Mam bardzo dobrą rybę i to z samych głębin morza. Jestem gotów złożyć ci propozycję. Jeśli masz srebrne lub złote rzeczy, wezmę je po dobrej cenie. 300 sztuk. Dobrze, sprzedaję. Zrobi... Nagur chce bardzo wyjątkowej ryby. Tym razem są nawet dwie. Okej, czyli dostałam je, tak? I mam ich nie czytać. Także możemy delikatnie chociaż ruszyć sobie wątek związany z potężną bronią. Bo nie będzie dużo od nas wymagał. Konkretnie musimy z Gregiem pogadać po prostu. A to jest chyba żaden taki jakiś większy kłopot, nie? No, w Jarkendarze jest burza. Dzień dobry, witam. Klucz do kajuty Grega. I tu chodzi o inną kajutę. Chodzi o tą kajutę na statku bezpośrednio.
Nie mów, że to nieprawda. Chodźmy teraz, tak jest. I chodzi o typową kajutę kapitana. Tutaj na górze. I tu. To możemy przeczytać od razu. Kodeks piratów. Jakby ktoś był zainteresowany, warto przeczytać. No i właśnie, potężnej broni nie ma. Otóż dlaczego? Nie mogłem znaleźć miecza. Może Greg wyjął go ze skrzyni lub nawet został skradziony? Co mogę zrobić? Wolałbym nie pytać piratów na statku, którzy byli w kabinie. Lepiej zapytam Rena. Może coś usłyszał. Dobra, to pogadajmy sobie z Renem. Śpisz, stary? Nie, to jest Bill. Wiem, że Skip zabrał cię na statek. Widziałeś tam miecz. Nie mogłem znaleźć tej broni. Wygląda na to, że Greg wyjął ją z kufra. To niemożliwe. Griga nie było na statku od kilku dni. Poza tym, ludzie na statku dawno by nam powiedzieli, gdyby broń została przełożona gdzieś indziej. W takim razie została skradziona. Niemożliwe. Trudno sobie wyobrazić, aby ktoś się na to odważył. To co jeszcze? Przecież szczury okrętowe jej nie zabrały. Czy był uszkodzony zamek na drzwiach kajuty? Nie, wszystko było w porządku. W takim razie nikt nie mógł go ukraść. Tylko Greg i Monty mają klucz od kajuty. Monty ma klucz. Po co? No cóż, musi utrzymywać kajutę Grigę w dobrym stanie. Ale Monty nie jest złodziejem. Poza tym bałby się Grigę. A gdzie jest Monty? Widziałem go wcześniej na plaży, na północ od jaskini Samuela. Zapewne poszedł do niego coś się napić. Czy miał coś ze sobą? Teraz, kiedy o tym wspomniałaś, pamiętam, że niósł ze sobą worek z czymś w środku. Interesujące. Zamierzam pogadać z Monty. Dobra, no to w takim razie chodźmy zerknąć. Co się tutaj dzieje? No, leży ciało, zrespiło mi się przed twarzą. Rum, piwo, kiełbasa, notatka od Montiego. Stara moneta i złoty pierścień. Co to za okropne typy? Muszę zrobić to, co mi kazali, inaczej mnie zabiją. Mam ukraść miecz z kufra Grega i przynieść im. Miejsce spotkania znajduje się nieopodal szczątków statku za jaskinią Samuela. Dobrze, że nie muszę udać się do jaskini za ukrytą ścianą. Wtedy byłoby już po mnie, Monty. Tutaj było miejsce spotkania, a oczywiście mowa o tamtej jaskini, gdzie szliśmy już. Znalazłem notatkę Montiego. W niej przyznaje się, że to on z kufra Grega wykradł broń, ale do tego zmusiło go kilku podłych osobników, którzy teraz są w posiadaniu tej broni. Wszystko na to wskazuje, że to oni zabili Montiego, aby nie mógł ich zdradzić. Monty wspomniał o jaskini za ukrytą ścianą. Zapewne jest to niedaleko od miejsca, gdzie znaleziono jego ciało. Ale zanim się udam do tej jaskini, o wszystkim powiem Renowi. No tak, no pójdziemy w takim razie od razu do Rena. Będzie jazda tam po drugiej stronie. Poszukiwaczy tam jest od cholery, do tego się trochę boję. Bo widzieliście, co oni mi robią. Monty nie żyje. Co ty mówisz? To nie może być prawdą. Niestety, to prawda. To on ukradł tę broń, ale do tego został zmuszony. Skąd to wiesz? Przy nim była notatka, w której jest wzmianka, że były bardzo podłe kreatury, które kazały mu ukraść miecz z kabiny Griga. Rozumiem. A jak zginął Monty? Czy ustaliłeś coś więcej? Nie. Jego klienci już go nie potrzebowali lub nie chcieli, żeby zaczął mówić. Ale powinni go lepiej obszukać. Jego notatka dała mi ważną wskazówkę. Co teraz będziesz robił? Zabrać broń rabusią. Trzymałbym się od tego z daleka. Ten miecz od początku wydawał mi się dziwny. Zapewne przynosi pecha. Skoro dla tej broni zabito człowieka, to musi być bardzo ważna dla rabusiów. Chcę wiedzieć dlaczego. W porządku. To twoja decyzja. Ale co powiemy innym? Kiedy znajdą Montiego, będą zadawać wiele pytań. Najlepiej powiedzieć innym, że go znalazłem i pokazać im jego notatkę.
Oczywiście, będą zdenerwowani z powodu tego, ale może się uspokoją, jeśli im powiesz, że znajdę morderców. Ale nie wspominaj im, że szukam tej broni. Wtedy mogę oszczędzić sobie niepotrzebnych pytań. Tak. To będzie najlepsze rozwiązanie. W takim razie powodzenia w poszukiwaniu i dbaj o siebie. Dobra, co mówi mi dziennik? Wszystkich powinienem powiadomić Rena, że znajdę złodziei. No znajdę, tylko że będzie z tym problem. W ogóle tutaj w kanionie się zrespiło nowe cholerstwo. Polecam serdecznie. Także możemy się troszeczkę rozejrzeć. Już nie będę zbierała z tych przeciwników niczego. Są poszukiwacze. I są też smocze zębacze. Ale mi się zrymowało. Siema. Już się widzieliśmy ostatnio, całkiem niedawno. Pięknie. No i dobra, i teraz poszukiwacze, to będzie problem ich zabić. Tam jest. I widzicie, oni tak trochę... No nie potrafią za bardzo chodzić, nie? Dobra, no chyba mnie tutaj nie trafią. Gorzej, że ich jest... dwoje. Teleport do sekretnego miejsca w Jarkendarze. No i właśnie. Teraz się dopiero zrobi jazda. Ja tego nie przeżyję, jak mam być szczera. W ogóle znowu mi brakło tekstur. Co tutaj się stało? No zdarza się tak czasami. Ale będzie nam ciężko, wam powiem, naprawdę. To by się przydał taki grubszy tutaj sejwik nawet. Przecież jak ja się tam tepnę, to mnie rozerwą na strzępy. Nie, na szczęście mnie tepie tutaj. Dobrze, okej. Okay. No bo to mamy to przejście, nie? My już sobie je otworzyliśmy. Ja się bałam, że mnie tepnie tam do samego centrum tego obozu. Na szczęście aż tak źle nie jest. Na razie są tylko same topielce. No i mam kurna wykrakane. Same topielce na razie. Mhm. Ale będzie miazga ze mnie. Nie da rady. Ale nikt, wiecie, nie kazał mi, żeby było prosto, nie? Ma być miarodajnie. Jednak jakiś poziom trudności, no ta gra ma, nie? Hallo? Możesz w dupsko, no. Jeszcze ciebie mi tylko brakowało tutaj. Cholera jasna. Chodź tu. Dobra, na szczęście. Na hita. Dobra, biegną tutaj. No, z trzema może być ciężko. No oni niestety też potrafią atakować. Nie dam rady. Trzeba było odbiec. No, kurde, no właśnie tak to wygląda, jeżeli chodzi o poszukiwaczy, niby ma, jest jakaś bariera cuda na kiju. Potem się okazuje, że nie ma nic. A może skuszy, co? Strzelaj w niego.
Dobra, to też jest jakiś plan. Trafimy dzisiaj? Okej, udało się. Gdzie dramat? No chłopie, no żartujesz sobie. Okej, na szczęście się zablokowali. Tylko że przez to, że się zablokowali, chyba nie dostałam za nich expa. Trudno, nie muszę mieć za każdego poszukiwacza expa, nie? No dobra, zapraszam, no. W ogóle nie musimy mieć expa za wszystkiego, bo ja i tak się w miarę staram czyścić mapy. Pamiętacie, jak tu nic nie było? Ja pamiętam. Dobra, brzytwiaki i tak dalej, to tam git. Gorsze będą... Gorsi będą poszukiwacze. Dobra. Tam już widzę jednego. Zaczął mi wybijać tam na dole. Widzę, że tam się impreza zrobiła. Ty. Okej, korzystamy. Siema. Dobra. Trzeba się teraz wyleczyć znowu. Pijemy miksturki. Dobra, skąsacz już nie będę zbierała w ogóle z niczego. Ileż można zbierać z tych mobów rzeczy? Ja i tak mam ich od cholery. I tak tego już nie będę nawet sprzedawać, bo Bospera i tak nie stać nawet na to, żeby to ode mnie kupić. No tu będzie problem, bo tu mamy poszukiwacza. I to nie jednego jeszcze obok siebie se stanęli. Chyba, że staniemy za kaktusem. Dacie radę za kaktusa strzelać? No dacie, aż mi broń schowało z wrażenia. No kurde. Dobra, tam się jeden spierdzielił na dół. Dupę se strzel, chłopie. Dobra, jednak się nie spierdzielił. Za to ten sobie odnowił aż życie z wrażenia. Dobranoc. Poszukiwacze? Nie, tu jest spokój. Są tylko te szakale. I szczury. Dobra. Też trochę spokoju. W tym miejscu. Wiecie, co jest bardzo dobrą rzeczą? Że ja mam trochę deszczu ognia. I deszcz ognia może mi uratować skórę. No, żeż cholera.
No dawaj. Ała. Dobra. Niech już tak będzie. Dobra, szczursony kolejne. To przyjmę. Dobra. Kurde, zostało nam gdzieś 5 minut odcinka. Chociaż myślę, że kawałeczek faili wytnę sobie. Moich. Kurde, no patrzcie, jaka gra jest wredna. Nie da mi tu wejść. O, tutaj są rośliny. Dobra, chyba zrobiłam bardzo dobrą rzecz, bo zaatakujemy od boku. Przez co powinni się tego nie spodziewać. To jest bardzo dobry plan. Dobra. To był bardzo dobry plan. Zapraszam. Bardzo ładnie. Powiem tak, no nie wydaje mi się, żebyśmy tutaj zdążyli wszystko obejść i pokonać, ale część rzeczy na pewno się uda. Czy ja jestem w stanie tylu orków wziąć na klatę? Chyba tak. Co prawda delikatnie biją. Ale czy to aż tak bardzo mnie boli? Nie. Na ludzie, no tak jak mówię, poszukiwacze robią największą mi jesień średniowiecza. Zobaczmy. Mogę jakieś towarzystwo prosić? Tak słabo, no jeden się rzucił. Ale może się zaraz kolejni rzucą na mnie. Albo i nie, będą mieli to gdzieś. Halo. Serio, panowie, no. Zrobilibyście coś. Dobra, to są skóry pod tymi. Halo. No cały jeden ork powaliło was. Ja chcę więcej, no. Więcej. Halo. No dramat. Oni w ogóle, no nie wiem, nie wiedzą co się dzieje. Halo. To jest aż za proste w takim momencie. O, zero w ogóle myślunku. Okej, przestraszyłam się przez chwilę. Wiecie, gorzej jak mnie ci poszukiwacze tam zauważą. Jak na razie to się w ogóle nikt nie skarży, że ja sobie tu weszłam. A jak już to bardzo mało kto się skap. Co się tu dzieje? Dobra. Więcej was przynajmniej jednak... O cholera, niedobrze!
Ja se tutaj wjechałam na pełnej, a tutaj jakiś szaman z tchnieniem śmierci we mnie wjeżdża. A to wódz orków, siema. Dobranoc. Jesteś przy sobie? Nie za bardzo. No ale tchnienie śmierci to już potrafi zrobić. Wiecie, rozpierdziel. Także zobaczymy, kto to we mnie rzucał tym tchnieniem. Kto tutaj rzucał tym? No już wiem, kto ty, cholera jasna. Dobrze. To jednak jest jakieś wyzwanie. Chociaż tak jak mówię, największym wyzwaniem to są tutaj poszukiwacze. Dobra. Kolejny poziom znowu mamy. Ja powinnam kończyć odcinek, ale kurczę, no w takim momencie mam skończyć. Słabo by to wyglądało. Ja nawet nie potrzebuję, wiecie, deszczu ognia i nic takiego. Chyba, że tam dalej się może przydać ewentualnie. Ale tego akurat nie wiem. Na razie jest bez żadnych przeszkód. Dobra. Trochę jednak poobijana jestem. Szamanów na razie nie widzę. Jestem w sumie ciekawa, jak sobie radzą poszukiwacze z deszczem ognia. To jest bardzo istotne. Wypadałoby to wiedzieć. Mam ich 6 aż. Dobra. To się okaże za chwilę zresztą. Jakiś szaman? Nie, to weźmiemy ich na klatę. Żaden problem, tylu orków. To jest, widzicie, co się dzieje? Oni nie mają szans żadnych. O, siema. Nie zauważyłam cię w ogóle, że tu biegniesz. No, widzę poszukiwaczy pierwszych. To już jest oznaka, że trzeba bać się wyleczyć. O, jak miło, że biegniesz. Bardzo ładnie. Spróbujmy zrobić tak. Nie, to się w ogóle nie opłacało. F12. Na poszukiwacza w ogóle deszcz ognia nie działa zajebiście, tylko wręcz przeciwnie. Ła. Dobra, no oni naprawdę nie mają jednak co robić później już. Nie umieją w ogóle się zachować. W przypadku zagrożenia. Dobra, no. Docieramy, moi drodzy, za mury. O kurde. Szaman? Jest tutaj. O kurde, to jest ich 3! O matko i córko, nie! Nie, nie, nie! Co ty robisz?
Tamten jeden gdzieś pobiegł. O, jak dobrze, żeś to schował. Dobra, nie, okej. Wiecie co, bo chciałam skończyć odcinek, ale tu jest tak niezła teraz już jazda, że jesteśmy praktycznie na miejscu. Co prawda ilość szamanów mnie tutaj przeraża bardzo. Tam jest gorzej, bo już tam widać, co tam się dzieje, a ja nie mam żadnego takiego czaru na poszukiwaczy, który by zdał jakąś, wiecie... Cokolwiek. Dobra, bo tam się rzucił na mnie gościu, który ma czar. Lata z tym tchnieniem śmierci po drugiej stronie. Co ty robisz tam? Dotrzesz tutaj dzisiaj? To jest szaman czy poszukiwacz? Poszukiwacz, kurde. Co ty robisz, chłopie? Okej, obrywa chyba, nie? Co tam było? Zaznaczyłem jakiegoś dziwnego typa. Nie rób tak, gościu! Ale z ciebie debil. Dzień dobry. Okej, umarł se tamten na krawędzi. Ale jazda, nie? Wiecie, co jest najlepsze? Że my jesteśmy na miejscu i ja sobie poradziłam tutaj z ludźmi, a marudziłam, że sobie nie poradzę. Nie, czasami trzeba mnie po prostu kopnąć w tyłek, bo gadam pierdoły. Halo? Przyjdziesz tu? Co tam jest pod ziemią? Dzień dobry, witam. Posłaniec mistrza. Trafię kiedyś ciebie? No halo? Ała. No dawaj, 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 dawaj. No zajebiście by było, jakbyś trafił. No ale on mnie prędzej zabije, niż ja go zabiję. Albo? Dawaj, dawaj. Zróbmy save'a. No i dobrze, fajnie. Ale chyba musimy jednak z przycelowania. Tak, wiem, że nie dostaję za niektórych expa, ale czy ja tego bardzo potrzebuję? Nie wydaje mi się. Rozkaz mistrza. Tam tylko zostali teraz nam poszukiwacze w sumie na samym początku. Zobaczmy ten rozkaz. Szukajcie szponu. Głupiec Saturas wrzucił go do morza, ale szpon ponownie został wyrzucony na brzeg. Teraz mają go piraci. Jeśli znajdziecie szpon, przynieście go do mnie. Jestem w miejscu, gdzie wkrótce pojawi się mistrz. Przekażę broń wiernemu słudze, który zabije Robara, książę Sinister. Przy poszukiwaczu znalazłem rozkaz niejakiego Sinistera, który rozkazuje moim sługom dostarczyć szpon. Swoim sługom. Szpon w nieznane miejsce pojawienia się mistrza. Może zdołam odszukać broń. Gdzie to miejsce może się znajdować? Chyba nie w Korinis. Któryś ze sług Sinistera zamierza zabić króla Robara. Trzeba temu zapobiec. Może coś później dowiem się więcej w tej sprawie.
I co, i to tyle? Poważnie? Naprawdę? To wszystko? Na to wygląda. Kurde, trochę słabo. Tu jeszcze nam zostali przeciwnicy, także myślę, że już ich rozwalimy w kolejnym odcinku. Ja sobie też jeszcze przeczytam, czy mogę coś więcej zrobić w sprawie tej broni, czy nie. Chyba, że jeszcze na koniec sobie rozwalimy tutaj przeciwników. Dzień dobry. Halo. Dobra, orkowie się rzucili. W sumie jak dla mnie, to ci poszukiwacze mogą sobie już tutaj zostać, ale z drugiej strony... Dobra, udało się, na szczęście. No i mamy już tutaj czysto. Dobra, powiem tak, nie kończymy jeszcze. Spróbujmy pogadać z Gregiem. Nie mogę. A z Renem? Nie mogę. Dobra, no to moi drodzy, skoro nie mogę, no to nie mogę, tak? Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Było... gorąco. Zobaczymy, jak to się pociągnie tutaj nam dalej. W kolejnym odcinku spróbujemy kontynuować wątek Gildii Złodziei. Dzięki wam i cześć!